Może zacznijmy. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tym, jak ja uczyłem się implementować testy w BH-cie, a czego się nauczyłem, jakie podejście i próby stosowałem, aby to nie były po prostu testy w BH-cie, tylko to było coś, co będzie rozszerzalne i dążyło do systemu testów, który będzie łatwy w utrzymaniu i nie będzie powodował, że testy będą kruche, a jednocześnie kod będzie i otestowany, ale nie zabetonowany tymi testami. Podczas prezentacji przejdziemy sobie przez bardzo krótkie intro do BH-ta dla ewentualnych osób, które mogą go nie znać. Po czym spróbujemy na slajdach zaimplementować pierwszy test, drugi test, trzeci test, a następnie zastanowić się, jak ten kod testowy wygląda, ewentualnie jak można sprawić, żeby był on trochę lepszy. Potem dopiszemy jeszcze trochę testów i znowu przejdziemy w fazę refaktoringu. Na końcu powiem troszkę o testach interfejsu użytkownika. Pytanie, ile z Was zaimplementowało chociaż jeden test w BH-cie? Ile z Was implementuje na co dzień? Może troszkę później? Pewnie, jak się ogarnę. Chyba nie można głośniej, ale spróbuję to dać po prostu bliżej twarzy. Teraz już tu. Nie jest lepiej. Teraz czuć lepiej, czy nie? Nie słychać? Dobra. No ogólnie, jeżeli znajdziecie materiały na temat BH-ta i na temat tego, jak działa, no to najlepszą stroną jest strona BH-ta, ale też jest masa różnych innych tutoriali w sieci. Łatwo znaleźć przykładowe implementacje dla testów testujących interfejs użytkownika, czyli działających względem przeglądarki bezpośrednio, testów API, bądź też testów integracyjnych. Natomiast mało jest materiałów na temat tego, jak de facto, biorąc pod uwagę to, jak BH-t jest skonstruowany, te testy implementować. Krótko mówiąc, BH-t składa się z trzech rzeczy. Jedna rzecz to są tak zwane pliki cech, feature files. W każdym pliku cech może być jeden lub więcej scenariusz. Scenariusz ma swój tytuł, który określa ogólnie, czego on dotyczy, a potem ma zestaw kroków, które zaczynają się słowami kluczowymi given, when i then. Można też stosować opcjonalne and oraz but. I clue BH-ta jest trywialnie proste, bo bierze, czyta taki plik cechy, po czym idzie po każdym kroku i dla każdego z tych kroków wynajduje wśród dostępnych klas kontekstu, to jakie to są klasy kontekstu, on ma czytać, jest zdefiniowane w jego konfiguracji, odnajduje metodę z odpowiednią anotacją i o ile ta anotacja pasuje, to po prostu wykonuje tę metodę. Teraz, aby był w ogóle sens mówić o, pisać te testy w języku naturalnym, a nie byłoby to, nie, żeby nie była to po prostu zabawka dla nas, no to powinniśmy te testy implementować tak, żeby były zrozumiałe dla biznesu. Co to oznacza? Że stosujemy tu język możliwie bliski naturalnemu i nie stosujemy określeń technicznych. Raczej mówimy o tym, jakiego przypadku biznesowego test dotyczy, niż to, jak to jest implementowane na poziomie aplikacji. Scenariusz powinien być krótki, powiedzmy mniej więcej niż 8 kroków, oczywiście nie jest to twarda miara. Scenariusz powinien też zawierać given, jedno given, jedno when, jedno then oraz opcjonalne and. Jak myślimy o tych trzech słowach kluczowych, given odpowiada za przygotowanie, technicznie za przygotowanie systemu do testu, nietechnicznie za opis sytuacji początkowej. When odpowiada pewnej potrzebie użytkownika bądź akcji, jaką użytkownik wykonuje, a then jest weryfikacją tego rezultatu, czyli inaczej mówiąc to, co użytkownik powinien zobaczyć w wyniku albo czego nie powinien zobaczyć w wyniku. Dobry scenariusz jest jednocześnie przypadkiem użycia,
i przykładem. Tak jak widzicie ten scenariusz tutaj, jest to scenariusz bezpośrednio z jednej z książek na temat Behata, a on tak naprawdę bardzo niewiele mówi o tym, jak aplikacja działa. On mówi o tym, co potrzebuje użytkownik i co powinien dostać jako wynik. Co więcej, podaje tutaj konkretne dane, a nie opisuje regułę. Reguła co najwyżej jest napisana w nagłówku tego scenariusza, mówiąca, że powinien użytkownik widzieć następną datę odjazdu pociągu, następną godzinę odjazdu pociągu, a scenariusz po prostu pokazuje, jak ta reguła jest realizowana przez system. Nie powinniśmy pisać scenariuszy odwołując się do szczegółów technicznych, czyli raczej powinniśmy nie używać określeń w bazie danych jest coś o określonym ID-ku, mimo że często jest taka pokusa, bo jest łatwiej pewne rzeczy w ten sposób zaimplementować. A nie powinniśmy też starać się testów uzależniać za bardzo od interfejsu. Przykładowo ten scenariusz bardziej mówi, jak wygląda interfejs aplikacji, niż to, co ta aplikacja powinna biznesowo robić. No i teraz, mając na uwadze te początkowe wytyczne, postarajmy się zmierzyć z Behatem. Ja z Behatem ostatnio zmierzam się w jednym z systemów, gdzie trafiłem na raczkujące testy Behata. Tam było zaimplementowanych dopiero 18 scenariuszy Behata, ale klasy kontekstu, te, w których znajdują się kroki scenariuszy, miały już 3 poziomy dziedziczenia. Najdłuższy scenariusz ma 72 kroki, czyli zdecydowanie za wiele jak na coś, co ma spełniać dobre praktyki. I nie było żadnej klasy, która by wspierała te testy, a nie była kontekstem. Inaczej mówiąc, całość była zbudowana na wielkim drzewie dziedziczenia i było wiadomo, znaczy przynajmniej taka jest moja interpretacja, że te testy nie szły w dobrym kierunku. A wracając do tego, czym my się zajmiemy, prostą aplikacją przypominającą AMD albo FilmWeba, gdzie możemy szukać filmy, przeglądać filmy, zobaczyć filmy najpopularniejsze, to będą te filmy o najwyższej ocenie w gwiazdkach, filmy nadchodzące, czyli takie, które mają przyszłe daty premiery. I zakładając, że przeszliśmy tutorial Behata, możemy spróbować napisać nasz pierwszy test. I przykładowo chcielibyśmy przetestować, czy szukanie filmów działa po słowie. Czyli zakładając, że mamy odpowiednio filmy Powrót do przyszłości oraz Sex Misja, kiedy szukamy po słowie przyszłości, powinniśmy w wyniku tej operacji zobaczyć Powrót do przyszłości i nie powinniśmy zobaczyć Sex Misji. No to mamy scenariusz, teraz wypadałoby go zautomatyzować, czyli zaprzęgamy do pracy Behata i powinniśmy ogólnie stworzyć klasę kontekstu, nazwijmy ją sobie Search Context i w tej klasie zaimplementować 4 metody z odpowiednimi anotacjami realizującymi poszczególne kroki. Teraz od razu dam dygresję. Test mógłby być na poziomie interfejsu użytkownika albo API. Zaczniemy od testu integracyjnego. I będziemy tutaj rozumieli te testy integracyjne w ten sposób, że wywołujemy kod aplikacji bezpośrednio, podobnie na przykład jak w innych testach, tak jakby wywoływała to akcja kontrolera. W tym przypadku wywołujemy kod odpowiedzialny za dodanie filmu do bazy. Oczywiście w zależności od tego, jak wasza aplikacja wygląda, ten kod będzie się trochę różnił. A ja zakładam, że tu pewnie istnieje pewien serwis do obsługi filmów, do którego możemy zgłosić film i on się zapisuje w bazie. To, co będziecie widzieć jako żółty kod na prezentacji, to jest kod aplikacji bezpośrednio wywoływany. To, co jest z białym kołem, jest kodem testu, czyli kodem wspomagającym kodem Behata. No to nam daje film w bazie danych. Następny krok dotyczy szukania. Tutaj podobnie odwołujemy się do serwisu, a następnie wywołujemy metodę szukaj, tak jakby robiła to akcja kontrolera. To zwraca nam listę obiektów filmów i zapisujemy to w parametrze klasy. Robimy to dlatego, żeby ta wartość zapisana w tym kroku była dostępna w kroku następnym, gdzie odczytamy odpowiednio tą listę i zweryfikujemy, czy film na tej liście jest. No i po takiej implementacji, jeszcze dodając tu krok, którego nie zamieściłem w kodzie, negacji tegoż, mamy działający test Behata, test integracyjny. Pójdźmy dalej, napiszmy kolejny scenariusz, tym razem będziemy szukać po początku słowa.
No i ponieważ film Sztormy emocjonalne, wiem, że beznadziejny film, ale nic nie znalazłem, co mi pasowało do słowa emo. I film Gdzie jest Nemo oraz film Emotki, no to filmy Sztormy emocjonalne i Emotki powinno być zwrócone, natomiast Nemo nie powinno być zwrócone, ponieważ to słowo się Nemo nie zaczyna się od emo. No i jak widzicie, te wszystkie kroki możecie zauważyć, że już zaimplementowaliśmy. Mamy taką bez dodatkowej implementacji kolejny scenariusz. Fajnie. Lecimy dalej. Dodajmy teraz scenariusz. Postarajmy się ten dość długi scenariusz skrócić i moglibyśmy tutaj zastosować parę różnych klików w BH-cie. Ja osobiście preferuję jednak trzymać się w wersji, gdzie mamy po prostu zdania. Dodamy te filmy wszystkie w jednym kroku. I żeby to osiągnąć, zrobimy sobie taką troszkę dudną klasę, która po prostu rozdzieli przecinkami podzielony string na tablicę i z tej tablicy stworzy film, wszystkie filmy. Dzięki temu nasz scenariusz jest bardziej czytelny i skupia się de facto na tym, się powinien skupiać, a nie na poszczególnych niuansach dodawania filmów do bazy. Spróbujmy napisać następny scenariusz. W aplikacji jest taka zakładka Popularne filmy, no i ona wyświetla filmy od najbardziej popularnego, czyli od tego, który ma najwyższy ranking. Wyświetla tam filmy, które mają przynajmniej 7 gwiazdek. No i teraz, żeby zaimplementować taki scenariusz, musimy zaimplementować kroki, których do tej pory nie mamy, a nie mamy w tej chwili żadnego z nich, ponieważ nie dotyczy wyników wyszukiwania, ale dotyczy filmów popularnych. Skupmy się. Te trzy kroki będą miały implementację podobną do tego, co było w szukaniu filmów. Natomiast skupmy się może tylko na tym kroku, gdzie chcemy stworzyć filmy o odpowiednich rankingach. No i ten kod przykładowo mógłby wyglądać w ten sposób, że bierzemy nasze filmy, bierzemy rankingi, po czym tworzymy filmy, ustawiając im odpowiednie rankingi. Zakładając, że zaimplementowaliśmy w podobny sposób inne kroki, możemy przejść do kolejnego scenariusza. Załóżmy, że przychodzi do nas szef i mówi: mamy taki problem, ponieważ często producenci filmów mailem nam wysyłają prośbę o dodanie filmu i tam z reguły brakuje istotnych informacji. Ale my przecież już mamy w systemie formularz zgłaszania filmu, tylko oni go nie znajdują. Więc chcemy pokryć ten problem przypadkiem biznesowym, jak możemy mu zaradzić. No i... myślałem temat. Sorry. W tym przypadku mamy do czynienia z filmami sponsorowanymi, gdzie chcemy zarabiać na filmach. Jeżeli film jest promowany, to powinien się wyświetlać na początku listy filmów popularnych. No i teraz krok ten oraz ten już mamy. Poprzedniego scenariusza nie mamy tylko tego kroku. Teraz pytanie, czy on należy do kontekstu filmów popularnych? Moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ bycie filmem sponsorowanym nie jest tym samym, w tym naszym prostym przypadku może jest, ale nie jest tym samym, co bycie filmem popularnym. Więc może warto stworzyć go w nowym kontekście. No i taki krok możemy sobie zrobić, odpowiednio znajdując film, ustawiając mu flagę promocji. Podsumujmy, co mamy do tej pory. Mamy już scenariusze dotyczące szukania, mamy scenariusz dotyczący filmów popularnych, mamy scenariusz dotyczący filmów sponsorowanych, wiążący się z filmami popularnymi. No i stworzymy jeszcze ostatni scenariusz w tej fazie naszej szybkiego developmentu, gdzie będziemy sprawdzać film zapowiedzi, filmy nadchodzące, czyli takie, które mają przyszłą datę premiery. No i w tym wypadku znowu kroki mamy dość podobne do poprzednich scenariuszy, przy czym istotna jest data premiery filmu oraz inna sprawdzana lista wyników. Wchodząc tutaj w kroki, które implementujemy, te znowu będą wyglądały podobnie do poprzednich scenariuszy. Ten też wygląda podobnie do poprzednich scenariuszy i skupia się na tym, że znowu tworzy filmy, ale tym razem ustawia datę premiery. Czyli mamy dwa scenariusze szukania filmów, one korzystają z kontekstu do szukania, z klasy kontekstu szukania. Mamy film
scenariusz dotyczący zapowiedzi, czyli filmów nadchodzących. On korzysta z klasy kontekstu do filmów nadchodzących. Mamy popularne filmy, które korzystają też ze swojego kontekstu oraz filmy sponsorowane, które w większości korzystają z kontekstu filmów popularnych, ponieważ te listy czytają oraz mają swój dedykowany kontekst do ustawiania promocji. Popatrzmy, co mamy w kodzie. Więc mamy w tej chwili trzy dość podobnie brzmiące zdania. I to, że one są tak sformułowane, to powiedzmy nie jest źle, no bo to moim zdaniem jest język naturalny, jest czytelne. Natomiast kod, który je obsługuje pod spodem, jest prawdopodobnie w większości duplikacją. Mamy też podobny problem w przypadku weryfikacji listy wyników, czyli filmy wyszukiwane, filmy nadchodzące, filmy popularne. Tutaj kod jest prawie że taki sam. A podobnie filmy, których spodziewamy się nie zobaczyć w naszych scenariuszach. Tutaj kod jest właściwie taki sam, tylko jest to copy wklej. No i teraz ważna rzecz, której jak ja patrzę na testy, ludzie często zapominają, to jest to, że twoje testy też są kodem. A skoro są też kodem, to też podlegają tym zasadom, którym podlega kod aplikacji. Oznacza to, że nie chcemy duplikować kodu, nie chcemy mieć krótkie metody i klasy, chcemy mieć kod czytelny, łatwy w użyciu, reużywalny itd., itd. Przede wszystkim nie chcemy też mieć kruchych testów. Przykładowo w naszych metodach wielokrotnie używaliśmy konstruktora obiektu film. Gdyby ktoś ten konstruktor chciał przerobić, dodając do niego, zmieniając pewne parametry, musiałby się nieźle napracować, żeby te testy poprawić. Więc w sumie można powiedzieć, że jak piszecie testy, no to myślcie o tym, że też piszecie kod. I ponieważ jesteście na tyle dobrzy, żeby być deweloperami, no to powinniście tu pisać też kod dobry. W sumie na tym można by skończyć, no ale skupmy się na tym, jak tu z tym BH-tem powalczyć, żeby sprawić, żeby te testy były trochę lepsze pod spodem. Na pierwszy ogień weźmy sobie te oto kroki, gdzie spodziewam się nie widzieć odpowiedniego filmu w odpowiednim miejscu. Te kroki, jeżeli patrzymy na jedną z tych implementacji, wyglądają w ten sposób, gdzie mamy do czynienia z odwołaniem do parametru klasy filmy, iteracją po tym parametrze i weryfikacją, czy ten film tam się znajduje. Spróbujmy teraz ten problem rozwiązać, tak żebyśmy nie mieli tego implementowanego trzy razy. Pierwsze podejście, jakie możemy spróbować, to jest typowa wpadka przy pisaniu testów BHT-a. Mianowicie tworzymy sobie kontekst nadrzędny, w którym implementujemy odpowiedni krok z anotacją. W tym momencie, jeżeli spróbujemy odpalić BHT-a, to niestety on nam powie sorry. Powie sorry, dlatego że nie jest na tyle sprytny, żeby stwierdzić, że jest jedna implementacja tego kroku, tylko stwierdzi, że są zaimplementowane i w tym coming soon kontekst, i w tym popular movies kontekst. Więc takie najprostsze rozwiązanie odpada. No to zmodyfikujmy je trochę. Możemy po prostu zaimplementować metodę w klasie nadrzędnej. Po tej klasie dalej dziedziczą nasze konteksty, ale one już tylko wystawiają odpowiednie kroki, czyli mają odpowiednie anotacje i delegują brudną robotę do klasy rodzica. Jest to niezłe, akceptowalne, jeżeli raczej nie są planowane jakieś większe zmiany tutaj w tym obszarze, powiedzmy, że jest OK. Natomiast idąc tą ścieżką, zbudujecie to wielkie drzewo dziedziczenia, gdzie w pewnym momencie w końcu traficie na kontekst, który powinien dziedziczyć po dwóch innych kontekstach, no a nie może. Może stworzyć niezależny kontekst, czyli jest lista filmów, a ona ma swoje trzy anotacje. Akcja w tej liście filmów, czyli ta metoda, ma swoje trzy anotacje i w myśl każdej z tych anotacji odpali się ta jedna akcja, jedna implementacja. Problem pojawia się tylko na fakcie, że w tamtych kontekstach ta zmienna była zapisywana do parametru klasy i my w tym nowym kontekście do tego nie mamy dostępu. Więc to, czego potrzebujemy, to jakiegoś przeniesienia stanu z jednego kontekstu do drugiego. Można próbować robić to ręcznie w BHT-cie,
jest to do zrobienia, ale jest to powiedzmy dość bardzo łopatologiczne rozwiązanie, wymagające dużo zachodu. Lepiej poszukać czegoś, co nam po prostu przynosi stan, gdzie w metodzie, gdzie rzeczywiście sczytujemy listę filmów, po prostu zapisujemy wynik do pewnego obiektu przechowującego stan, a tam, gdzie je czytamy, odczytujemy tą listę filmów. Najprostszym rozwiązaniem, może nieładnym, jest to statyczna klasa. Jest też rozszerzenie do behata, które to umożliwia. I tutaj możemy, podobnie jak w tym naszym statycznym wywołaniu, zapisać stan do pewnej zmiennej, a następnie użyć elegancko anotacji, tak aby wartość tej zmiennej została wstrzyknięta do innego kroku kontekstu. No to teraz, po tej zmianie, nasz kod wygląda w ten sposób, że swoje specyficzne rzeczy są robione w odpowiednich kontekstach, natomiast weryfikacja, czy filmy występują na liście, czy nie, jest już przeniesiona do oddzielnego kontekstu. Jest nieźle, tylko o ile kod już nie ma duplikacji, przynajmniej jeżeli chodzi o ten fragment, to mnie osobiście się nie podoba to, dlatego że jest to po prostu lista filmów, a tu w anotacjach mówi o konkretnych implementacjach alternatywnych, o czymś, o czym ona nie powinna wiedzieć. Czyli normalnie, tak jak w kodzie by, dajmy na to, model nagle wołał kontroler, no to tu mamy to na poziomie anotacji. Więc może spróbujmy nie tworzyć wszystkiego w klasach kontekstu i rzeczywiście zdelegować coś na zewnątrz. Tak jak żeśmy zdelegowali rozdzielanie prostego stringa po przecinkach, tak samo możemy stworzyć pewną abstrakcję w teście. Jest wtedy to kod testu, z którego inne będą po prostu korzystać. Wtedy implementacje pozostają w dedykowanych kontekstach. Nie ma movie list kontekst, natomiast powstaje pewne opakowanie listy filmów, które umożliwi nam łatwe weryfikowanie tej listy, zawartości tej listy. Oczywiście, czyli to, co jest tu fioletowe, to jest kod testu. Jest to specjalnie dedykowana klasa stworzona do obsługi wszystkich testów w celu zapobiegania duplikacji kodu oraz w celu delegacji na zewnątrz pewnych wspólnych rzeczy. I jeżeli będziemy pisać ileś testów w ten sposób, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę potrzebujemy pewnej architektury dla tych testów. Że nie piszemy wszystkiego w kontekstach. Konteksty raczej zaczynają tu pełnić rolę akcji kontrolerów, tak jak macie to w Symfony lub w innych popularnych frameworkach. One pozostają krótkie i delegują brudną robotę niżej. Możesz powiedzieć troszkę głośniej. Czy nie uda się stworzyć klasy abstrakcyjnej, która będzie miała konfigurację i tamte będą w niej dziedziczyć? Bo tutaj też duplikacja kodu w tym swoim ostatnim rozwiązaniu. Jest duplikacja tego krótkiego, ale krótkiego tym razem kodu. Natomiast to, tak, natomiast to, czego nie ma w tym rozwiązaniu, to tego nieszczęsnego dziedziczenia, które mnie bardzo ogranicza, jeżeli chodzi o to, co ja w kontekście mogę. Po prostu w pewnym momencie doszedłbyś do kroku, gdzie chcesz dziedziczyć po dwóch kontekstach, do takiego kontekstu, gdzie chcesz dziedziczyć po dwóch. Traita. No tak, można też używać traita, tylko pytanie, czy chcemy używać traity do wszystkiego. No, bo jest to rozwiązanie, często stosowane i w BH-cie, i w unitach. Niemniej, no, jeżeli wszystko jest traitem, no to ten trait jest trochę nadużywany. Tak. Nie jestem pewien, czy rozumiem. Jeżeli zmienię kolejność kroków. Tak. Nakładka na PHP Unita, żeby wpisy brzmiały ładnie, ale jednocześnie nie daje tego z PHP Unita, bo nie gwarantuje, że
Aha. Dobra, zacznijmy od tego, że PHP Unit też wywołałby na przykład klasę do szukania i zweryfikował wyniki. No tak, testy pisze się trochę trudniej, ale jest to robione po to, żeby biznes te testy rozumiał. Nie my jako deweloperzy, bo my i tak zrozumiemy kod, tylko żeby biznes te testy rozumiał. I w całym... Nie ma. No nie ma 100% pewności, tak samo jak przy unitach. A... No nie do końca. Jest... Też można napisać test unitowy i tak zmienić kod w klasie, że ten test będzie dalej przechodził, a mimo wszystko całość nie będzie działać. Dlatego testujemy w myśl piramidy, tak? No, na poziomie najniższym mamy unity. Ja nie mówię, że my nie robimy unitów, bo te unity robimy. Na poziomie wyższym możemy mieć test integracyjny w PHP Unicie, możemy je mieć w BHC albo w innym toolu, jaki nam odpowiada. Na poziomie jeszcze wyższym będziemy chcieli testować bezpośrednio wywołanie akcji kontrolerów, bądź też bezpośrednio interfejs użytkownika. I po to, żeby wiedzieć, że dany feature jako całość działa, będziemy mieli na przykład jeden test na poziomie interfejsu użytkownika, który po prostu przechodzi po feature, weryfikując jeden z przypadków, a on udowadnia, że ten feature ogólnie działa dla użytkownika. Na niższych poziomach będziemy testowali więcej szczegółów testami, które są i łatwiejsze w utrzymaniu i też szybsze. To by były oddzielne testy. Tak? Prosty przypadek testowy byłby taki, że został bez zmian, albo dodalibyśmy w nim, że jest piątek, a inny przypadek testowy by weryfikował, jak to się zachowuje w różne dni tygodnia, jeżeli takie wymagania nadejdą. To nie jest tak, że ten scenariusz by się rozrastał do czegoś wielkiego. One by po prostu zostawały dalej małe, tylko każdy by się skupiał na innym aspekcie, innym punkcie elastyczności systemu. No myślę, że zdecydowanie warto dalszej dyskusji, ale pozwolisz, że pójdę trochę dalej z prezentacją, ok? Dzięki. Podobnie mamy problem z duplikacją na poziomie definiowania danych testowych, gdzie w jednej sytuacji interesują nas tylko tytuły, w innej sytuacji interesują nas tytuły oraz daty premier, w innej sytuacji interesują nas tytuły oraz rankingi. Tutaj kod tych wszystkich testów obecnie wygląda podobnie. I to, co możemy zastosować, to znowu wdelegować to na zewnątrz, na przykład stworzyć generator, który dostarczy metody wygodne dla BHT-a i pod spodem będzie chował szczegóły implementacyjne, w szczególności będzie minimalizował reużywanie konstruktora obiektu filmu, oraz będzie wypełniał ewentualne dodatkowe wymagane dane pewnymi wartościami domyślnymi. Dlaczego tak? No dlatego, że test ogólnie i kod testu, nieważne czy unitowy, czy BHT-owy, powinien unikać wspominania danych, które nie dotyczą testu. Idąc dalej, możecie dojść do wniosku, że tak naprawdę musicie zbudować swoją aplikację do testów. Zachęcam do zapoznania się z tym, jak stworzyć najprostsze rozszerzenie w BHC-u. Naprawdę nie jest to trudne. Można dzięki takiemu rozszerzeniu przykładowo możemy powiedzieć, że dany kontekst implementuje odpowiedni interfejs zawierający odpowiednie metody i gdy je zaimplementujemy, mamy dostęp do dowolnego innego kodu pomocniczego. I później przykładowo możemy się odwoływać do stanów, możemy się odwoływać tutaj do serwisu. W tym przypadku akurat jest troszkę mylące, ale serwis jest serwisem obsługującym wstawianie, usuwanie filmów z bazy danych. Możemy generować te filmy, możemy odwoływać się do pewnych danych ustalonych, które w teście są wymienione z nazwy, a my będziemy na przykład potrzebowali ich ID-ka. Tak więc podsumowując, to sugeruję, jeżeli chodzi o pisanie testów BHT-a, jeżeli tych testów chcecie mieć rzeczywiście więcej, to myślcie o tym, że trzeba delegować rzeczy na niższe warstwy. To jest też kod testowy, to też tworzy pewną aplikację testową,
co będzie łatwiejsze dla was w utrzymaniu niż bezpośrednie próba ogarnięcia wszystkiego przez pliki kontekstu. Przejdźmy sobie do scenariusza, o którym wspomniałem, bo się pomyliłem. Więc zakładamy tutaj taki problem, że producenci filmów często nie znajdują filmu, ale też nie znajdują formularza zgłaszania filmów, więc i okazuje się, że oni po prostu wchodzą, szukają tego filmu na stronie, nie znajdują i piszą maila. Więc my byśmy chcieli nie tylko pokazywać informację, że film nie został znaleziony, ale również zachętę, żeby ten film zgłosić do systemu. Na poziomie interfejsu użytkownika, gdy szukam tego filmu, mówimy, że tego filmu nie ma i sugerujemy jego dodanie. Kliknięcie tego linku przeniesie nas do formularza dodawania filmu. Zwróćmy uwagę, że ten oto test to nie jest coś, co testujemy jako logikę biznesową w aplikacji. To jest coś, co się typowo ujawnia na interfejsie użytkownika. Oznacza to, że prawdopodobnie powinniśmy rozważyć tutaj stworzenie scenariusza na poziomie przeglądarki. A jak zapewne wiecie, można to zrobić w BH-cie. Ułatwia nam życie Mink, to jest rozszerzenie do BH-ta, które de facto upraszcza interfejs Selenium, a interfejs Selenium ujednolica to, jak rozmawiamy sobie z przeglądarkami. No dobra, ale napisaliśmy gdzieś z 5-6 scenariuszy integracyjnych, jak dodać ten scenariusz dotyczący testu przeglądarki. Intuicyjnie czujemy, że on nie jest testem integracyjnym i powinien być w jakiś sposób odseparowany. Podobnie możemy w przyszłości rozważać testy API, testy skryptów konsolowych. Dobrym, moim zdaniem, miejscem są do tego suity w BH-cie. BH-t ma plik konfiguracyjny, który się nazywa BH-t YAML i w nim możemy rozdzielić testy na suity i każdy suit jest jakby taką oddzielną jednostką. Każdy suit będzie miał swoje dedykowane konteksty. W przypadku testów integracyjnych były to konteksty, które już mieliśmy. W przypadku testów interfejsu będą to odpowiednie konteksty umiejące rozmawiać albo weryfikować drzewo HTML strony. No i później, jeżeli chcemy przykładowo odpalić tylko testy integracyjne, które są szybsze, no to odpalamy domyślny suit. Jeżeli chcemy odpalić testy UI, które są wolniejsze, ale jest ich mniej, odpalamy suit do UI. Więc chcemy zaimplementować ten scenariusz, że producent powinien zobaczyć znak zachęty odnośnie danego filmu. Gdy go nie znajdzie, powinien zobaczyć wiadomość i zachętę, żeby film zgłosić. Stworzymy sobie na start coś, co nazwiemy producer context, czyli klasę kontekstu i w niej musimy zaimplementować te 4 metody. No i teraz pierwszy krok pozostajemy taki trochę pusty, bo ta osoba się nie musi logować. Zostawiamy go tylko po to, żeby test miał jakiegoś aktora, a tym aktorem jest producent filmów. W drugim kroku użyjemy rozszerzenia Minka i odwiedzimy odpowiedni adres URL w sytuacji strony szukania. Pobierzemy obiekt strony i wypełnimy folę o nazwie name search oraz następnie klikniemy przycisk szukanie. W kolejnym kroku trzeba zweryfikować, czy nasza wiadomość znajduje się na stronie, więc pobieramy obiekt reprezentacji tej strony z Minka, szukamy, czy węzeł odpowiednim ID znajduje się tam, jeżeli tak, no to wszystko jest fajnie i sprawdzamy, czy ma odpowiedni tekst. W kolejnym kroku sprawdzimy, czy jest nasz znak zachęty, nasz link do zachęty, więc poszukamy tego linku po ID-ku i znowu zweryfikujemy, czy ma odpowiedni tekst. No i teraz można by sobie zadać pytanie, test będzie działał, mam nadzieję, a można sobie zadać pytanie, czy te testy są kruche. Ogólnie testy UI zawsze będą mniej, będą wolniejsze, i będą mniej niezawodne niż testy na przykład integracyjne.
ale niekoniecznie muszą być testami kruchymi. W naszym przypadku bezpośrednio w klasie kontekstu odwoływaliśmy się do konkretnego URL-a i konkretnych, nazwijmy to, selektorów CSS. Gdybyśmy chcieli później reużywać, tworzyć inne scenariusze na tej bazie, powstałaby olbrzymia duplikacja kodu. Więc znowu dochodzimy do wniosku, że część rzeczy trzeba przenieść gdzieś poza kontekst, aby pozostawić kontekst możliwie krótki. I znowu, idąc dalej, pisząc więcej takich testów, dojdziemy do architektury warstwowej. Mam nadzieję, że dojdziemy do tej architektury. W przypadku testów UI kluczowa jest ta warstwa, gdzie mamy tak zwany wzorzec obiektu strony. Kto wie, co to jest za wzorzec? Dobra. To się troszkę bardziej w niego zagłębmy. Celem wzorcu obiektu strony jest schowanie właśnie tych selektorów CSS i szczegółów tego, jak wygląda fizycznie interfejs, za metodami, które są dla nas przydatne dla testu. Inaczej mówiąc, jest to po prostu pewien obiekt, pewna klasa, która dostarcza metod, które będą łatwe w użyciu dla kontekstu, a jednocześnie chowa i ma zapewniać nieduplikowanie selektorów CSS. Także jeżeli na przykład layout naszej strony się zmieni, to my nie będziemy musieli powiedzieć 50 testów, które się coś tam sprawdzały, tylko ten jeden obiekt strony, w którym jest odwołanie do tego konkretnego sprawdzonego elementu. Czyli nie jest już dozwolone wołanie do CSS-a bezpośrednio. Wszystko, cała komunikacja ze stroną powinna się odbywać przez obiekty stron, bądź też przez alternatywne abstrakcje. I ja osobiście od siebie powiem, że jest to potężny wzorzec, który umożliwił nam zrobienie bardzo wielu testów i bardzo szybko nam się udało te testy implementować. Co więcej, na ich bazie byliśmy w stanie budować kolejne testy, o ile tylko przechodziły przez strony przez nas już zaimplementowane. Co więcej, to porządkuje kod testowy w autentyczny sposób, ponieważ to, co jest na danej stronie, powinno być w tym obiekcie dostępne jako metoda. Jak nie jest, to znaczy, że nie jest zaimplementowane, trzeba doimplementować. Jak jest, no to mamy gotowca. I tutaj też jest gotowe rozszerzenie do BHT, które współpracuje z Minkiem. I tak naprawdę to rozszerzenie jest taką fabryką obiektów stron. Możemy sobie zdefiniować stronę, mówiąc, że ona dziedziczy po pewnym podstawowym abstrakcyjnej rzeczy, czyli dowolnej stronie. W niej zaimplementujemy metodę przydatną z punktu widzenia kontekstu, a następnie w ramach tej metody w środku zaimplementujemy logikę zwrócenia pewnych danych do kontekstu. Zwracam uwagę, że tutaj nie robimy asercji, tutaj zwracamy wartości true, false, text do weryfikacji, tym podobne, tak aby asercja jednak, to co chcemy fizycznie sprawdzić na koniec testu, pozostawała w kontekście. No i użycie tego rozszerzenia wygląda w ten sposób, że używamy metody getPage, to jest metoda z tego rozszerzenia, dostępna w kontekście. I tak naprawdę pod spodem kryje się fabryka tworząca stronę odpowiedniej klasy, a następnie możemy jej użyć bezpośrednio, weryfikując wynik. Kolejnym częstym problemem, w szczególności jeżeli chodzi o testy UI, i to nie jest tylko wtedy, kiedy mówimy o BHT-cie, czy też o BDD w ogólności, jest to, jak w ogóle przygotować sobie system do testów. Z reguły trafiamy na problem, że chcemy przetestować scenariusz X, ale żeby przetestować scenariusz X, musimy mieć jakiegoś użytkownika, jakieś zdefiniowane lokalizacje w systemie, jakieś dane, na przykład jakieś już istniejące filmy itd., itd., a nie wiemy, jakie one są i przez to nie jesteśmy w stanie napisać stabilnego scenariusza. Aby to zapobiec, warto sobie przygotować takie środowisko testowe. Środowisko, które przypomina system produkcyjny, ale ma dane, które uważamy za znane ogółowi i od razu dostępne. I przykładowo wiemy, że w tym systemie już są określeni aktorzy. Co więcej, ci aktorzy mają znane role, jeżeli gadamy z biznesem, bo po to piszemy testy BDD. A odnośnie testów, to biznes wie, że Jan Kowalski to jest w tym przypadku fan filmów.
i on jest użytkownikiem naszego systemu. Mamy też pozyskany stan aplikacji, czyli wiemy, jakie filmy na starcie są w bazie. Dzięki temu możemy zacząć budować nasze scenariusze testowe w oparciu o już istniejące dane. Tam, gdzie będzie nam to potrzebne, dane będziemy mogli dodać poprzez odpowiednie strony, a tam, gdzie nie będzie to konieczne w celu przyspieszenia testu, po prostu skorzystamy z gotowych danych, które są na starcie dostępne. No i żeby to wszystko miało szansę działać, te dane trzeba resetować na starcie testu. A jeżeli wasz system, zachowanie systemu zależy od czasu, a w większości systemów zależy, w naszym prostym przypadku zależało od tego listy wyświetlanych filmów jako zapowiedzi, no to warto ten czas spróbować kontrolować, na przykład ustawić system tak, żeby dla niego zawsze był jeden i ten sam dzień. Jeden najpopularniejszy przykład to jest, chcemy odwoływać się do użytkownika systemu, tak żeby test był jasny z punktu widzenia biznesowego, no ale żeby się do niego odwoływać, no to gdzieś tam musimy odkryć, kto to jest. No, moglibyśmy go pod spodem stworzyć, ale jeżeli tworzymy test UI, to tworzenie przed każdym testem nowego użytkownika będzie karkołomne, będzie znacznie spowalniało testy, ale możemy też po prostu zdefiniować sobie, że ten Jan Kowalski to jest użytkownik o pewnych danych technicznych, a następnie po prostu użyć tych schowanych, niewidocznych w teście danych, żeby rzeczywiście móc zrobić test, nie zapełniając go nieistotnymi szczegółami, na przykład tym, jakie hasło ma ten użytkownik, gdzie on fizycznie de facto może się w systemie logować na początku testu. Przywracanie bazy danych. No można to zrobić zupełnie poza BHT-em, na przykład jeżeli macie jakiegoś CI-a, no to najpierw wywołać skrypt resetujący bazę, a potem wywołać BHT-a. Ma to tą wadę, że nie zresetujecie bazy, jeżeli będziecie mieli jakiś test, który mocno zależy od danych. Inne testy, które mogą lecieć równolegle albo przed nim, albo po nim, albo przed nim, mogą go zaburzyć. Dobrym, niezłym rozwiązaniem jest stosowanie tagu i dowolny plik cechy, który ma taki oto tag na początku, będzie wywołał pewien kłod, który zdalnie wykona reset bazy danych. Chyba nie muszę mówić, że on powinien być zabezpieczony, żeby na produkcji się to nie stało, ale powinna być taka możliwość. No i w sumie to by było na tyle. Jakieś pozostałe pytania? Zachęcam do dalszych pytań. Słucham. Aha. W tym projekcie, w którym ja obecnie jestem, są na razie tylko testy na poziomie UI-a i łącznie wszystkie zajmują około godziny. Tak. Znaczy, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale tak. Nie jest równolegnamy ich jeszcze. Ponieważ nie zajmują jeszcze tak długo, żeby była taka potrzeba. Obecnie tych testów mamy, scenariuszy mamy 100 kilka. W tym projekcie. W godzinę. Proszę? Phantom.js, ale też można z Chroma sobie odpalić, żeby widzieć. Nie stosujemy, nie ma właściwie testów, które by nie korzystały z JS-a, bo te, które nie korzystają z JS-a i mają tak zwane headless browsers, są szybsze, no ale nasz system jest taki, że nie bardzo możemy takie testy pisać. No, jeżeli nie ma więcej pytań, chętnych zapraszam oczywiście. Proszę? Proszę. Wprowadza zmianę, powiedzmy, fixa czy coś takiego, czy on jest jakby odpowiedzialny za to, żeby nie wiem, puścić u siebie te testy? Nie musi to zrobić. Jeżeli ma obawy, to robi. Jest też tak, że można sobie po prostu wybrane scenariusze puścić.
A, czyli tam te testy są podzielone i otagowane i można odpowiednie wybrane scenariusze, które dotyczą danej cechy, którą zmieniam, puścić. Można też puścić wszystkie, jeżeli jest taka konieczność. No tak, ale znów godzinę czekać na, powiedzmy, obczajenie wszystkich testów przy małym feature'ze. No zakładając, że musisz puścić wszystkie testy, tak, pewnie poczekasz. Nie jest tak, że jesteś zobowiązany. Najwyżej się to wywali na poziomie serwera i wtedy myśl naszych praktyk, musisz to naprawić jak najszybciej. Dlatego też nie jest tak, że testy powinny być tylko na poziomie UI-a. Na poziomie UI-a powinna być testowana mała część wszystkiego, która po prostu weryfikuje, czy system ogólnie działa. Natomiast, tak jak mówiłem, szczegóły implementacyjne, edge case'y raczej pokrywamy tutaj unitami, testami integracyjnymi, które są znacznie, ale to znacznie szybsze. Czyli inaczej mówiąc, trzymamy się piramidy testowej, gdzie tych unitów są tysiące i przykładowo integracyjnych testów są setki, a testów UI-a może być 10 na to. No dobra, bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś woli zadać pytanie prywatnie, też zapraszam.